Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować meksykańskie chili con carne. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi filmami, zachęcam do subskrypcji, lajkowania oraz komentowania. Więcej szczegółów na temat tego przepisu oraz wielu innych znajduje się w linku poniżej. Zapraszam! Pod ten wok rozgrzewam 2 łyżki oleju do woka. Na rozgrzanym oleju smażę jedną cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Oraz jedną łyżeczkę pasty z czosnku. Cebulę z czosnkiem przesmażam do momentu, aż się zeszkli, około minuty, dwie. Następnie do cebuli dodaję 500 g mielonego mięsa, może być wieprzowe lub wołowe. Mięso z cebulą smażę mieszając do momentu, aż całe mięso będzie usmażone. Następnie naszą potrawę przyprawiam całą saszetką przyprawy do chili con carne. Wszystko dokładnie mieszam, po czym zalewam puszką krojonych pomidorów. Potrawę gotuję kolejne 2 minuty. Do chili con carne dodaję 1 łyżeczkę brązowego cukru, 0,5 łyżeczki soli himalajskiej, 0,5 łyżeczki czarny pieprz do smaku. Teraz do woka dodaję 1 czerwoną paprykę pokrojoną w kostkę. Pół puszki odsączonej kukurydzy. Wszystkie składniki do przygotowania tego przepisu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Link w opisie. Dodatkowo dla Was przygotowaliśmy kupon rabatowy. Potrawę gotuję na małym ogniu przez około 10 minut, co jakiś czas mieszając. Po 10 minutach do chili con carne dodaję 1 puszkę czerwonej fasoli. Wszystko dokładnie mieszam. Gotową potrawę przekładam na talerz. Polewam łyżką jogurtu naturalnego, dekoruję liśćmi kolendry oraz serwuję z chipsami tortilla. Zobaczcie, jak pięknie wygląda chili con carne po meksykańsku. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, lajkowania i pozostawienia komentarzy. Za wszystkie łapki w górę serdecznie dziękujemy.